Wiecie, co znaczy taka gwiazdka na wyświetlaczu? Nie. Francuzi się czepiali, jak były czarne wyświetlacze, że powiesili, wydali pieniądze na tablice zmiennej treści, czyli na te elektroniczne, a one są wyłączone często. Aha. Więc Francuzi wymyślili, że będą wyświetlać chociaż gwiazdkę, żeby Francuzi wiedzieli, że to jest czynne, tylko nie ma o czym pisać. Tak, że nie jest zepsute, bo od razu mieli pretensje, no, że to wydali tyle pieniędzy, że to nie działa i tak dalej. A to działa, tylko nie ma o czym pisać. No, dlatego wyświetlają gwiazdkę, żeby wszyscy wiedzieli, że to działa, że jest sprawne. Stacja paliw. Wszystkiego, nie? Jo. 8 km. Total. I to taki wczoraj na mapie sprawdza, taki wiesz, z ludźmi. Z ludźmi. Właśnie, nawet... bo ja szukałam w Google teraz przez ten cały czas, jak byliśmy, mówię, Boże, co to jest za droga. Nagle spędziliśmy w jakieś A4,50, patrzę tutaj, co to jest za stacja, ale właśnie też zobaczyłam, że będę jakaś. To dobrze. Nie będzie to stresów. Ale czy nie wiem, co jest pusto? To jest płatne autostrady, mają to do siebie, że są po prostu puste, nie? Tamtą jechaliśmy, ona była bezpłatna i to się na niej działo, nie? Sznur aut. Przygotować telefon i gotówkę, tak? Tak. Czy kartę też? Nie, kartę nie. Pojedziemy na bramkę z tymi, z coinami. Chyba, że będzie tylko tyket. Zresztą było napisane, że sekcja płatności. Więc podejrzewam, że to jest ta z tych autostrad, na które trzeba wjechać przed wjazdem. Trzeba płacić przed wjazdem. Stary, czy ty wiesz, gdzie my jesteśmy? Myślałem, że to jakaś Francuzaczka się odezwie, to ciągle ten szwór leczący.
wcześniej niż wczoraj, czy tak samo? Za 20. Tak samo. No ale wczoraj jeszcze tankowałeś. Za 20, ale potem jeszcze tankowałeś. Ale było już chyba 2 km, nie? Było. Może już się zaczęła ta płatka, a potem tak, będzie ten. A tu już masz stację benzynową. Tak, tak. Tak jeszcze nie było, żeby mi migała. No. Nie tu. Tutaj. Na drugą stronę spokojnie. Najpierw na rondzie w lewo. Moja droga. Lekko w prawo. Samochód idzie po raz pierwszy na paliwie E10. Co to za rodzaj paliwa? Jest więcej etanolu. Jedź A4 E50 przez 10 km. No, teraz możemy spokojnie jechać. Stacja benzynowa, wybieramy cash, potem się idzie do pani. Pani można zapłacić albo cashem, albo kartą.
ona oczywiście musi tego, dała mi ten, ja chciałem, ja przyłożyłem, no, a terminal nic. A ona włączyła wtedy zbliżeniowo. To jest po prostu... Co to są za kombinatorzy? Mają atom, nie? Wysyłają rakiety w kosmos. Płacimy tykecik do tego. Ale wieś. Tak? No to Francja to jest kraj rolniczy. I co dalej powiedziałeś, bo nie zrozumiałam. Gdzieś tego? Tego z czym? Tykecik. A tykecik trzeba będzie wsunąć do... zapłacić.
jeszcze wodę. Szafka. No ładne.
a skoro pokazał przebieg 800 km, to znaczy, że zaraz by odbił. A tymczasem już poniżej się jest. O, dzisiaj widzę ty. Zauważyłeś. Cash. Cash. Tu oznacza opcję.
daleko. No to by było daleko, co? Kiedy jest ok, kiedy się na ciebie drą? Po lub w przerwie, tak jak powiedziałem. Okej, okay. Nie. Dobra, sorry, ale... Jak wyszła to samo. Nie lubię, co się... Wiesz, to, że nie lubię, nie znaczy, że mi nie pomaga dobrze. No. Ale...
To ja po prostu, to się rzadko ogólnie dzieje. Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Jego bardziej denerwuje twoja gestykulacja czasem, jak się z nim nie zgadzasz, nie? No. Faka mu pokazujesz? Nie, ma chłopami. Ale słuchajcie, też... No, przepraszam, mam powiedz o tym. Dobrze, mi tylko chodzi o to, że na boisku też są inne warunki, bo... Inaczej trener na przykład jak omawia jakąś sytuację z zawodnikami na sali i tłumaczy im i gadają sobie. Przepraszam. Rzeka Moza. Możecie się z tą rzeką spotkać na lekcjach, czy może spotkać się z tą rzeką na lekcjach historii I wojna światowa. No, dalej. Inaczej właśnie się zachowuje, inaczej mówi do zawodników, jak omawia jakąś sytuację albo jakiś tam schemat, jak postępować w jakimś tam sytuacji, tak? A inaczej na boisku, kiedy trzeba się rzec, na przykład podaj piłkę do Kowalskiego, na przykład. Czy inaczej, ja na przykład zupełnie inaczej widzę darcie się emocjonalne, takie w związku z sytuacją, tak jak to robi najwięcej trenerów, a zupełnie inaczej widzę, jak Grębocki drze się przez cały mecz, tak? No tak. No czegoś takiego to bym po prostu nie zniósł, nie? Jakby cały czas mi nadawał trener, ja bym się nie mógł skupić normalnie. Tak. No. Też musisz podejmować tą decyzję. Tak. Możesz czekać, aż trener ci podpowie, którą stronę masz piłkę podać, a on po prostu do tego doprowadzi. Zobaczcie na przykład, jak reaguje Klopp, a jak reaguje Guardiola, to są podobne reakcje, a jak reaguje Ancelotti. Ancelotti to jest dystyngowany Włoch, starszy pan, który sobie stoi tam przy linii, pokazuje, coś czasem się zdenerwuje i generalnie ten stoicki spokój, te, nie? A taki Klopp, czy jak mu tam ten, co jest w Tottenhamie teraz, Conte, no widzisz, to są dwa chodzące w
Amerykanie przyszli, nie? Oni jakby mogli, to by sobie wydrapali oczy i jeszcze pobili tych sędziów technicznych, nie? Znaczy inaczej, no zależy kto się na mnie drze, bo mówię, ja po prostu nie lubię głosu trenera, jak się drze i do tyle. No ale wiesz, co innego jak się drze, inny rodzaj stresu niż jak że się cię trener na wojsku, nie? Zajemnie faktu, że i tak nie powinno być tak, że się nauczyłem. No właśnie o tym mówię, nauczyłem w ogóle się nie to jest, to można porównać do tego, jak ma się szóstka w pracy, ten co cały ciągle krzyczą. Master za mną! Tak, gasolina od diesel? Luz, co? Spokojnie się dzisiaj jedzie, co? Dobrze. No, ja nigdy nie mówię takich rzeczy, bo potem się dzieje coś. No, dobra, to. Ale nie dosyć tego. No to tylko nie może nic mówić o deszczu. Tak. Ale dzisiaj to jakieś... Ale słuchajcie, dzisiaj, jak będziemy jeść kolację, pojemy jakąś francuską kolację. Czyli bagietkę z dżemem. Z croissantem. Bagietkę z croissantem na kolację. Chleba, makaron. No makaron to też jest przecież ten gluten. Jakiś makaronik pójdziemy na kolacyjkę. Pójdziemy gdzieś na kolacyjkę, tak. Yeah. Albo w hotelu zjemy na dole kolacyjkę, jak będzie restauracja, albo pójdziemy na miasto. Może jakiegoś Wursta. Ale tato, Wursta jak we Francji. Jak coś o 20.15.
no to się musisz decydować, albo kolacja, no, albo rybki, albo cipki. No. To kolację można zjeść o 19 na przykład. No można, ale to... Co? Dobrze, o 20 jest to zobaczymy, o której przyjdziemy. No właśnie, i zobaczymy, czy zdążymy na kolację. W razie czego pójdziemy na po prostu do hotelu, bo jak tam ci po prostu powiedział, że jest taka opcja, więc można to wszystko razem połączyć. Będę zrobić szczery, no najpierw ważniejsze niż kolację. A no dobra, no to bułkę, to ty będziesz siedział w domu siedział i będziesz w pokoju, jadł, tak, jadł bułkę, a my... No tak, my pójdziemy sobie na miasto. A połowa na pewno nie przegapi meczu Lechii. No, no, no to, ale jedną połowę na pewno prowadzisz. Boże, ale ja będę bilet na sprawie, jak będziemy. Dzisiaj jest trochę, słuchajcie, dzisiaj jeszcze jest trochę o obowiązków, tam jest, trzeba będzie zanieść rzeczy do pralni, jak będzie czas, tam jest pralnia, czy tam do 20. Może nie być czasu, bo kolację będzie. Ale, tak. Ale jutro już bankowo po powrocie z muzeum. Będzie całe popołudnie, trzeba będzie poprać. No trzeba. Jak na mnie to możemy jeszcze na to poczekać, zobaczymy jak. Okej. Okay. Nie, no to spoko. Jak dzisiaj będziesz sobie wejść. Ja mam dzisiaj czas pogadać wreszcie. Ale oni teraz nie słuchają, oni są zajęci. To ty musisz ze mną gadać, a ty też. Oni słuchają, a ty kurde w telefonie siedzisz. A ja ci, a ja wiem, że to nie będzie jasne, bo już wszystko mówiłeś. No to tak, wiesz, już wszystko. Ja już nie mam nic z tego do powiedzenia. Się nie ma co dziwić, że wszyscy są zajęci. No bo przez cały czas byłeś ty zajęty, nic nie mówiłeś, to jest znaleźli już zajęcie.
ale to jest ruch już wielki. Up the dome.
tam babka z ciuchami przyszła. Panią babka słowa zaczęły, ty może jeszcze bo coś tam pobiegnie. No, szkoda, że nie wszystko. Wiesz, taki asortyment jak na stacjach benzynowych, to nic szczególnego, nie? Ale zasadniczo sklep. No, takich niemieckich stacjach, nie? Często takie ciuchy są właśnie jakieś. Waniliowy czy truskawkowy? Tak, kupiliśmy truskawkowego, kupiliśmy waniliowy. Tak. Ale obojętnie, jak ci się naprawi. Może być waniliowy na przykład. Starczy, 214 do Paryża. Dobra, już tylko tata wykona manewry wtedy, tak? Tobie też ogórcik? Czy a ty śpisz? Tobie też ogórcik? Nie, dziękuję. Ja nie jestem głodny. To wszędzie jakieś kurde to miejsca historyczne. No. Takie kulki, patrzcie, śmieszne. Wyszło na to, że wszystkie autostrady nas będą kosztowały tyle, ile żeśmy zaoszczędzili. Tak? No, 90-85% zaoszczędzonej kwoty to będą autostrady. Na czym oszczędzasz teraz? Oszczędzaliśmy na kursie wymiany. A, to
aż tyle? A aż tak, koło 100 euro. Potem tyle kosztowały nas te autostrady w latach już od poprzednich, jak się dopornik jechał. Też w te i na cała Francja. Teraz jeszcze dalej, więc jestem zaskoczony w sumie, że to tak wyszło. Ale ten Via Michelin też to inaczej policzył, bo zauważyłem, że między Troyes a Limoges pociągnął nas przez drogę ekspresową typu N. Taką drogą będziemy jechać w sobotę kawałek do autostrady A10. Nie ma innego wygodnego połączenia. Przez chwilę będzie jak na naszej krajówce, ale generalnie droga jest w standardzie drogi ekspresowej. I te drogi są zasypane.
prądu też taka jest. Nie tylko na mapie. Przestrzeń jest. Ciekawe, że tutaj było samochodowe, są jakieś takie.
naprawdę jesteś potęgą. Przerwa na siku. Nie, to jest gdzie nie cały czas. Bo tata dopiero teraz powiedział. A tutaj jest gdzieś siku? Co robić w ogóle? Zaraz się przekonam. Zaraz zobaczymy. Może tu w prawo musisz jechać. Tak, tak. Jest tam jakiś klap. O, ćwiczenia. No, niego. To jest ciekawe, że to jest klap. To nie jest chyba. Drzyzga. Musimy ustąpić. A kiedy ona się spala, a gitara zamyka. A4 E50 przez 17 km. To kawał drogi przejechał, całą Polskę musiał przejechać. Łotwę musiał przejechać. Litwę musiał przejechać. Polskę musiał przejechać. Albo być może wsiadł na prom i wysiadł w Szwecji. No może po prostu... No może po prostu mieszka w Niemczech na przykład. Tak.
181 do Paryża, do Drouaie 99. Tata się pyta, czy żywy. Tak. Jakby nie był żywy, to by mosty nie, uszy nie sterczały do góry. Mógł być nakrachmalone, tak. Natarte. Natapirowane uszy. Ważność biletu 24 godziny. Boris Johnson podał się dzisiaj.
Przed tobą zjazd A26 S17. Następnie, po przejechaniu 1,2 km, pojedź autostradą. Po przejechaniu 800 metrów zjedź A26 S17. Zjedź następnie po przejechaniu 1,2 km pojedź autostradą.